Wzmacniający masaż: Stań prosto i pewnie. Czy czujesz, że Twoje stopy stoją mocno na podłodze? Może czujesz, że Twoje ramiona się rozluźniają? Czy możesz stać całkiem nieruchomo? A może czujesz, że Twoje ręce i nogi nadal się poruszają? Dobrze jest zauważyć, że coś w nas nadal się rusza. Czasem nie potrafisz przestać się ruszać, a czasem przychodzi to bardzo łatwo. Za każdym razem jest trochę inaczej. A w tym ćwiczeniu nie chodzi o to, żeby zrobić coś dobrze. Nie może ci się ono też nie udać. Po prostu wykonaj je tak, jak potrafisz. I to zupełnie wystarczy. Teraz możesz zauważyć, że oddychasz. Czy czujesz oddech w swoim brzuchu? A może w innym miejscu w ciele? Spokojnie zrób wdech i wydech. I tylko tyle. Nie staraj się nic specjalnego robić. Oddech przychodzi sam, tylko go poczuj. Następnie złóż swoje dłonie w kształt miseczki. Pochyl się do przodu i zacznij lekko oklepywać Twoje ciało dłońmi złożonymi jak miseczki. Najpierw stopy. Obudź swoje stopy poklepywaniem. Całkowicie. Następnie oklepuj coraz wyżej swoje nogi. Z przodu, z tyłu. Obudź swoje całe nogi. Potem pomasuj w ten sam sposób swoje pośladki i dół pleców, jeśli ci się uda. Teraz się wyprostuj i zacznij masować swój brzuch, poklepując go dłońmi złożonymi w miseczki. Klatkę piersiową. Ramiona i ręce. Najpierw lewą, potem prawą. Potem oklep kark i szyję. Następnie tym razem dwoma palcami zacznij masować twarz. Oklepuj swoje policzki wokół oczu. Uszy, nos. Jak delikatne krople deszczu, Twoje palce masują wszystkie zakamarki Twojej twarzy i głowy. Teraz opuść ramiona wzdłuż ciała i skieruj uwagę na całe swoje ciało. Co obserwujesz? Co czujesz? Możesz wykonywać to ćwiczenie tak często, jak potrzebujesz. Jeśli czujesz zmęczenie, albo masz zbyt wiele myśli w głowie, albo kiedy denerwujesz się, bo coś musisz zrobić, albo na przykład przed zawodami sportowymi. To ćwiczenie pomogło już wielu dzieciom, kiedy były zdenerwowane. Być może i Tobie się przyda w różnych sytuacjach. To zależy tylko od Ciebie. Życzę Ci wspaniałego dnia.